Dzień dobry, a jeśli ktoś mnie nie zna, jeszcze nie zna, to ja mam na imię Grzesiek i dzisiaj w 21 odcinku serii, serii poświęconej miniaturom outrightowych w skali 1 do 43 pokażę Wam model od D'Agostini, ale model, który na naszym rodzimym rynku był modelem premium, podobnie jak Fort Fiesta, Kajto, Kajtonowicza i podobnie jak Kajto, chwilę po tym jak prenumeratorzy otrzymali swoje limitki, to te limitki wkrótce były dostępne u naszych południowych sąsiadów w ich trafikach, czyli takich kioskach, razem z gazetką. No i mój egzemplarz pochodzi właśnie z czeskiej edycji D'Agostini, a jego posiadanie zawdzięczam właśnie koledze z Facebookowej grupy poświęconej tej tematyce. I przy tej okazji chciałbym Ci Maćku za niego jeszcze raz serdecznie podziękować. Przejdę już do samego modelu. Modelu przypomnę: w Toyota Celiki Turbo 4WD ST185, pełna nazwa. Za kierownicą której siedział nikt inny jak Krzysztof Hołowczyk, a pilotową oczywiście Maciej Wisławski. Miniatura ta upamiętnia zdobycie pierwszego miejsca przez tą załogę tym autem w rajdzie Elmot, który odbył się w roku 1996. No i co do samego modelu, no to nie zapominajmy, miejmy cały czas tam w tyle głowy, że jest to model premium, bo tak podeszłem do jego oceny, do jego recenzji. Cały czas mając tam na, na względzie jak wyglądają modele premium od D'Agostini w mojej kolekcji. I mam tutaj na myśli akurat Fiestę Kajto Nowicza, która wygląda no naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli ktoś się nie widział, to odsyłam do mojej pierwszej recenzji. Może ta recenzja nie jest aż tak idealnie doskonała, ponieważ była taką pierwszą, czyli prototypową. Ale staram się tam również jak najbardziej z bliska pokazać ten właśnie model. Jak ktoś jest ciekaw, jak on wygląda, no to odsyłam do pierwszego mojego odcinka. To samo się tyczy jak bliżej obejrzałem, przyjrzałem się i także popełniłem recenzję. Nie pamiętam w którym odcinku, ale jednym z pierwszych na temat właśnie skody Oktawii Jana Kopeckiego, która przypominam, tylko notabene była również modelem premium, ale nie u nas. Tylko tutaj był zastosowany ten samek, jaki był zastos zastosowany przez D'Agostini w stosunku do Fiesty Kajta, a mianowicie. Skodę Octavia Jana Kopeckiego po naszej stronie granicy można było kupić sobie w każdym prawie że kiosku razem z gazetką. A nasi południowi sąsiedzi tak jak my kajta mieli ją jako dla prenumera, prenumeratorów. No chyba że ktoś mieszka blisko granicy no to mógł sobie tak jak powiedzmy ja z niektórymi tam rzeczami trochę pomóc. No, ale dobra no ale dobra bo nie o tym mowa. Yy, wrócę już do, do modelu, który się kręci na waszych ekranach, ponieważ jemu się przyjrzymy dzisiaj bliżej i pokażę jego, wszy, jego wszystkie jak zalety taki niedoskonałości, ponieważ przy, przypominam, że moje filmy nie są przez nikogo sponsorowane. Jest to kanał, jakżeście pewnie już zauważyli, yy, stricte amatorski, poświęcony właśnie tematyce tych rajdówek. I to, że on jest taki typowo amatorski, prywatny, przez nikogo niesponsorowany, pozwala mi tutaj yy, mówić to, co mi się podoba, i to, co mi się podoba trochę mniej w tych modelach, czyli recenzować je jak najbardziej tylko subiektywnie z mojej strony się da. No i dobra, dlaczego robię taki przydługi tytuł wstępu? A mianowicie dlatego, że mam świadomość, że są między wami jacyś tam fanboje, którzy. Yy, Którzy ciężko się zderzają z jakąkolwiek krytyką na, ich, na temat ich ulubionych zabawek. No bo tutaj właśnie, jeżeli przejdę do punktu pierwszego, bo w punkcie pierwszym w swoich filmach zawsze omawiam taki temat jakim jest malowanie i kalkomanie. I tak jak w większości przypadków mówią, że nie mam zastrzeżeń, pełna dycha, podoba mi się bardzo, no to w tym przypadku tego nie zrobię, ponieważ jeżeli chodzi o samo malowanie, to po prostu tutaj nastąpiło coś takiego, że karoseria ta, metalowa karoseria ta nie została przed malowaniem oczyszczona i po prostu pod tą swoją lubką. Ja bym chciał zaakcentować to zdanie: pod tą swoją lubką, bo na pierwszy rzut oka naprawdę to się nie zdarza, to się naprawdę nie rzuca w oczy. Ale że ja te modele traktuję tak jak trochę filateliści znaczki pocztowe, tak wiem, powtarzam się, ale takie traktuję, że. Oglądam je bardzo dokładnie z bliska, z każdej strony i wewnątrz też. No to dlatego mi się rzuciło to w oczy, że tutaj na drzwiach, jak jest ten żółty, taki listek, ta kalkomania w postaci tej żółtej naklejki, tam jest taki paproszek po prostu pod tą farbą. Nie zostało w tym miejscu taka roseria właśnie wyczyszczona. To samo się dzieje. To samo. Nie wiem, czy wy w ogóle to będziecie w stanie. Zobaczyć, może ktoś ma jakiś większy ekran, ale o, w tym miejscu na dachu również jest paproszek pod farbą, zamalowany, którego raczej tu nie powinno, nie powinno być. Także jeżeli chodzi o malowanie, to takie rzeczy mi się nie podobają. Następna rzecz w temacie, właśnie tego malowania, ja ten model nabyłem zupełnie nowy. Ja go rozpakowałem jakiś z tego plastikowego blistra zabezpieczającego. Taki stał pod tą kopółką przykręcony, on tu nie latał, nie był jakiś tam narażony na kontuzję. A zwróćcie uwagę, tutaj w tym miejscu między oponą a dolną, częścią tego zderzaka, od wewnętrznej jego strony, odprysk. No jak to mogło się stać jeszcze od wewnętrznej strony. No na pewno gdzieś na linii montażowej, po prostu gdzie te rzeczy już malowane, pomalowane pewnie są niewłaściwie traktowane, no i tam jest już jakiś odprysk. Następne co do malowania. No, ta chińska mała rączka ze swoim mikropędzelkiem także się nie postarała. Jak już tutaj pokazuję, krawędź malowania tych lamp, tych lamp typu push-up, czyli otwieranych, jakby ktoś nie wiedział, to te lampy one są takie takie trochę jakby żabia, ale one są z prawdziwej No, ale dobra, jestem przy malowaniu, dlatego pokazuję wam to, co mi się tutaj nie podoba. Tutaj trochę ta rączka z tym pędzelkiem zjechała, a tutaj z kolei, jak jest właśnie ta krawędź lampki która schodzi tutaj o już do błotnika, to jest taka z kolei niedomalowana. No to jeżeli chodzi o samo malowanie, no to te parę mankamentów, które nie pozwala mi tutaj właśnie wystawić maksymalnej noty, jeżeli chodzi o jakość, bo parę tych rzeczy powinno być jednak dokładnie zrobione, a jeżeli chodzi o kalkomanie, no to zwróćcie uwagę, nie wiem czy postaram się to oddać, pokazać to jak najbardziej z bliska. O, teraz powinno być to chyba witać, a mam na myśli to miejsce nad literą M w napisu 100 mil to w tym miejscu ta kalkomania jest po prostu taka załamana jest tutaj taki normalnie możecie sobie to powiększyć, tak jak fotografie się powiększa na ekranie jak to zobaczycie o co mi chodzi ale właśnie w tym miejscu jak jest zaakcentowany tutaj korek od wlewu do zbiornika paliwa pff, może kalkomania przylega, ale same tutaj Krawędź tego spoilera, który się tutaj mieści na tych piątych drzwiach, on jest tak, jakby po prostu przed malowaniem, przed oklejeniem, nie został doszlifowany, jakoś tak wypolerowany. I to tworzy tam taki mało to gładki efekt, właśnie takich niedoróbek. To samo się dzieje z tej strony. Zobaczcie, o. nie będę tej, tą, używał tej swojej lubki, bo prawdopodobnie ona wiele tu nie pomoże. Ale to jest po prostu tego materiału za dużo. To powinno być szlifnięte, i dopiero powinno być. Pokrywane kalkomanią czy folią, no ja cały czas powtarzam, ja tu się spodziewam jakości od modelu premium, ponieważ tak ten model był traktowany. Cały czas będę przypominał, pokazując te wszystkie jego wady czy rzeczy, które mniej mi się podobają. Dobrze, w tym, w tym miejscu chciałbym zakończyć właśnie ten punkt. Pierwszy pokazałem Wam, co mnie boli. Przejdę już płynnie do drugiego punktu programu jakim są koła. Koła także na pierwszy, na pierwszy rzut chciałbym podkreślić, oka, wyglądają bardzo fajnie. Opony mają napisy Michelin, Michelin Pilot, przednia, tylna. Mało tego wzór felgi pozwala zajrzeć do środka, co się tam dzieje, a się dzieje, ponieważ są tarcze hamulcowe. Mało tego, jakby ktoś nie zauważył, to w tym miejscu w przednim kole, tak jak na godzinie, powiedziałbym na godzinie 10. Jak jest ta oszprycha? Tam są pod tą ową właśnie szprychą. Jest tam schowany zacisk hamulca, co się zdziwiłem. Naprawdę w gazeciaku, go tam, w tylnym kole jest identycznie mało tego. Nawet te tarcze hamulcowe w tylnym kole są troszkę mniejsze, M no, mniejsze tak jak to ma miejsce w prawdziwym, w prawdziwym aucie. Tutaj również jest właśnie zacisk hamulca. Szkoda tylko, od razu w tym punkcie mówię, że szkoda, że tych zacisków nie zaakcentowali. Kolorem jakiejś innej farby, jakby one były pomalowane, no jakimś tam ciemnym, czy na jakiś tam, nie wiem, na no czerwono, no jakikolwiek inny kolor, żeby się po prostu rzucały w oczy, wyglądałyby to jeszcze fajniej. Zresztą, jak to ma miejsce w prawdziwym auta, jak jest przyciśnięty jakimś kolorkiem zacisk hamulca, no to od razu go widać, tym bardziej przez taki wzór felgi. Jak już mówię o tych yy, tarczach hamulcowych, to Was trochę rozbawię. Patrzcie, jakie one są grube, one są normalnie te tarcze nie do zajechania, ten srebrny tutaj element, który wystaje właśnie po prawej stronie opony to jest właśnie jego tarcza hamulcowa i tutaj obok właśnie tunika to jest również tarcza, zwróćcie uwagę jaka ona jest gruba, one są po prostu wręcz dwa razy grubsze od samego koła koła oczywiście posiadają bieżnik, który jest standardem i pewnie go widzicie w tym momencie jak kamerka złapie ostrość ale jak już jesteśmy w tym momencie, no to pewnie, żeście już także zauważyli punkt trzeci mojego programu, jakim jest końcówka układu wydechowego, czyli tumik. Patrzcie tutaj, fajnie, fajnie pomalowana na srebrno pucha, wielkopucha, z której wystaje co? Tutaj, ta sama końcówka, na którą się zawsze skupiam. No i właśnie, to nie jest rurka, tylko jest to bolec. Bolec, który miał sprawiać wrażenie rurki, ponieważ jego końcówka nie została. Specjalnie pomalowana tą srebrzanką, tylko jest została tym czarnym oryginalnym plastikiem. Miała stworzyć taki efekt głębi, efekt otworu, no ale nie ukrywajmy otworu nie ma, czyli jest to bolec. A jak ktoś śledzi już mnie dłuższy czas, no to wie, że ja co mówię nie. A za to się zachwycam rurkami. Także niby fajny tumik, bo jest ta pucha i taki trochę zmarnowany potencja potencjał tego wszystkiego. Bo jakby była na, naprawdę rurka, to bym wtedy. Ta model premium musi mieć rurkę. A tu o model, no, przypominam po raz kolejny premium. A tu bolec. Ale za to tylne światła. Podobały mi się. Tutaj nie mam do nich żadnych wręcz zastrzeżeń, nawet mimo tego, że wiem, że tutaj są te piny mocujące tą lampkę do tej metalowej karoserii, Ale nie muszę się długo oszukiwać, że te piny to są żarówki w tej lampie, bo te lampy naprawdę tak wyglądały w prawdziwym modelu. Zwróćcie uwagę, tutaj nawet na jasno są zaznaczone światła cofania, kierunkowskazy na pomarańczowo. Oczywiście pozycyjne i stopki. Tylnych, do tylnych lampek nie mam nic. Przechodzimy do pierwszych. Po drodze jeszcze do tych przednich lamp zwrócę uwagę, że jest fajnie zaakcentowana tutaj klamka, co się często nie zdarza w modelach. Czasami te klamki w ogóle nie są akcentowane. I z przodu widzimy przednie światełka. Przednie światełka, przednie lampy, Puszapy przypominam, chowające się. Yy, powiem tak, poprawnie tylko wykonane. Wiem, że to są Piny mocujące tą lampkę właśnie do tej całej karoserii. Potrafiłbym sobie wmówić, że to są żarówki, że to jest klosz żarówki i tak dalej, ale one są po prostu no tak no przyjrzyjcie się sami, tak jest bardzo bliska. No są tylko tak poprawnie wykonane jeszcze ta właśnie co już w punkcie malowania już tak marudziłem, że ta krawędź jej jest tak wykończona taką czarną kreską i ta czarna kreska tak jest po prostu niedokładnie jakoś wykonana. Te obrysówki tutaj z boku. Zasługują za to na pochwałę i mi się tutaj do nich się tutaj nie, nie przyczepię. Są naprawdę bardzo fajne. Wiadomo też, tutaj widać ten pin mocujący, taki z ale te obrysówki są fajne. Ale za to kolejny minusik no, zwróć uwagę, podobnie jak także uchołowczyca, tylko że w subarynie, w tej subarynie 555, w jednym z pierwszych moich odcinków, na nie wiem czy nie drugi. zwróci uwagę. Tak samo kierunkowskazy. No, kierunkowskaz to jest tylko. Tylko albo naklejona kalkomania, albo wręcz tak już całkiem po taniości maźnięte na pomarańczowo pędzelkiem, farbką, tak jak to ma miejsce w tanich matchboxach. Także taki kolejny minus. Dobra, kończę tymi kierunkowskazami namalowanymi temat lamp i przejdę do następnego punktu, jakimi są wloty i wyloty. Tutaj ten dolny, nie wiem czy widzicie na swoich ekranach, o teraz to dobrze widać, tak pod światło. On posiada taką delikatną strukturę, taką, jest taki trochę chropowaty, te boczne, mówię dalej o tych, o dokładnie w, do, w dolnej, spodniej części zderzaka, po jednej, i równolegle po drugiej stronie. Tam co po prostu jest to zatkane, te wloty, kawałkiem gładkiego plastiku. Nie ma tam żadnej ani struktury, żadnej kratki. Podobnie zresztą jest tutaj, w tej części górnej zderzaka, ten pasek również jest takim gładkim plastikiem. Podoba mi się za to ten grill. Grill charakterystyczny dla celiki, takie schodki po prostu. Taka no nie kratka, tylko właśnie podłużne, podłużne linie równolegle do siebie, tworzące takie schodki charakterystyczne. Grill, właśnie dla celiki. Szczególnie jak te światła, te puszapy były złożone, to ten przód właśnie tego auta fajnie się prezentował. Następnym już wylotem z podmaski, w zasadzie to wylotem, wlotem, bo tutaj zobaczcie, tu jest jeszcze taki mały otwór i to jest. To jest tak yy, zaznaczone na czarno, ale tworzy taką naprawdę głębię, że oszukuje mózg, że to jest wlot aż tam pod tą maskę, ale tutaj obok niego, ten główny, który zajmuje tą większą część, wylot już z pod maski. Zwróćcie uwagę, o, teraz to fajnie widać. To jest fajna, taka właśnie struktura tworząca taką kratkę, taką iluzję siatki. No wiadomo, że nie jest to siatka. No i w gazeciaku to <gryw> raczej nie oczekujmy takich fajerwerków, ale chociaż fajnie, że zaznaczyli, że jest tutaj taka. Struktura. Następny tutaj jeszcze wylot spod maski Właśnie typowy dla tego modelu. Tutaj na samej krawędzi. Proszę bardzo, jeden punkt i drugi. Te czarne kropki to są spryskiwacze. Wody na przednią szybę. Tutaj szkoda, że nie zaakcentowane. Również na masce, na krawędzi mas maski. Pewnie żeście nie zauważyli. Dlatego pokazuję właśnie szpiczką tego swojego śrubokręcika. Wskaźniczka w tym miejscu i w tym miejscu także są. Wyloty z podmaski. Powtarzam, szkoda, że ich nie zaakcentowali jakimś kolorem. I ostatni wlot kabinowy, tak zwany, właśnie ten na dachu. Ja, ta, ja także zawsze zwracam uwagę, czy on jest taki ślepy, czy jest właśnie prawdziwym wlotem. No to ten jest zaślepiony, a tutaj ten ta, czerwo, ta czarna krawędź to jest po prostu naklejona czarna kalka, która ma tworzyć właśnie ten efekt. Głębi efekt tego otworu, ale tego otworu tutaj nie ma. Ten wlot kabinowy wygląda dosłownie identycznie jak w odcinku o subaru imprezie naszego Kubicy. Tam też jest tak, jak to określiłem, klocek taki naklejony. Ten element, nawet powiem Wam, że on nawet zdaje mi się nie jest naklejony, tylko jest odlany od razu z tą metalową karoserią. Tak mi się wydaje. Jest wykonany zresztą reszta bardzo starannie, równo. Nawet jeżeli chodzi o pola kierowania go, czy o tą kalkę, to akurat o ten wlot, poza tym, że jest nie wlotem, tylko takim klockiem, nie ma do niego zastrzeżeń. Dobra, wloty, wlotami. Następna rzecz, którą zawsze pokazuję, już tak za koleją, pewnie wiecie o co chodzi. Wyoszczę tylko za pomocą swojej dłoni. O, od strony kierowcy wam pokażę, chociaż one wyglądają dosłownie identycznie. Lusterka. Lusterka do czego nas już Agostini przyzwyczaiło, dlatego już tu nie będę udawał zaskoczenia, że jest tylko srebrna folia naklejona na te lusterka. A tak naprawdę to nawet nie wiem, czy to nie jest za pomocą jakiegoś tylko pędzelka nałożony. Dosłownie taki srebrny lakier do paznokci. Antenka tak, że się już zaważyli, również srebrna jak to lusterka. Szkoda, że nie czarna. Wolałbym, jakby była czarna, ale poprawnie wykonana, tak fajnie wycieniowana, im wyżej, tym jest taka cieńsza. I tylko tak jak mówię, wolałbym, żeby była czarna. Ale tak naprawdę tą antenką już zakończyłem wszystko co tutaj chciałem pokazać Wam z zewnątrz tego właśnie modelu i zajrzymy sobie teraz oczywiście do jego wnętrza. Wnętrze, kierownica, cockpit. Pierwsze co nam się rzuca w oczy i powiem Wam tak, jeżeli jak do kierownicy nie mam żadnych zastrzeżeń, jest całkiem fajnie zrobiona. Co prawda nie jest tam jakoś na bogato, żeby miała tam jakieś y, kierunkowskazy czy jakieś inne manetki. Ale sam kokpit, no zwróćcie uwagę, teraz pokażę wam, może się uda aż tak bardzo zbliżyć, ten element, na którym są zazwyczaj wszystkie te wskaźniki, wszystkie zegary i tak dalej, tam nie ma nic, tam jest gładko, powiem wam tak, już żeby zgęścić trochę temat, żeby te filmiki nie wychodziły pół godziny. ja sobie tam ten kokpit, te całe wnętrze wyoglądałem pod tą lubką bardzo dokładnie, to ten kokpit tam zachwyca mnie akurat najmniej, a tych kokpitów to też się trochę już no oglądałem, jakby nie patrzeć, jest naprawdę tak wykonany, no, żeby był, od strony pilota, od strony pilota, to też tam wiele nie ma co oglądać i to dosłownie, ale za to rzeczy, które wewnątrz mi się spodobały. Oczywiście fajnie zrobione fotele kubełkowe z pasami wielopunktowymi właśnie bezpieczeństwa, które są, no wiadomo, one są jakoś tam kalką, ale nie, nie są tak naklejone do tych foteli, tworząc może właśnie tworzą taki efekt 3D, to chciałem powiedzieć, że tak trochę odstają od tych foteli. Prezentują się całkiem nieźle. Są aż dwie gaśnice. Gaśnica jest pod jednym i pod drugim w foteli w nogach, czyli w nogach pilota i w nogach kierowcy. O, zwróćcie uwagę, udało się to mi pokazać. Na tunelu środkowym jest oczywiście dźwignia zmiany biegów oraz dźwignia hamulca ręcznego, plus tam nawet jeszcze jakieś dodatkowe elementy. Jest piąte koło, czyli zapasowe tak jak już Wam wcześniej powiedziałem ono, ono takie zauważyłem jest troszeczkę wybrakowane i pewnie dlatego je tam schowali właśnie do środka ta opona trochę mu tak już chyba mówiłem wystaje jakby ponad felgę i nie posiada już tych napisów marki opon, tak jak tutaj ma to Michelin Pilot to tutaj już tych naklejek w środku nie ma pewnie nie brali pod uwagę, że ktoś tam weźmie lubkę i będzie tam im się tak przyglądać jak ja no i co, o tym wnętrzu już tam wiele Wiele to tak naprawdę nie można powiedzieć. I doszedłem do, do momentu, w którym już zrobię te podsumowanie tego, tego modelu. I powiem Wam tak. No, cały czas tu podkreślam, ja pod, podeszłem do niego jako do modelu premium. Staram się pokazać tutaj go jak najbardziej obiektywnie, no i ja bym go tak raczej nie postawił obok fiesty Kaita, czy nawet nie postawiłbym go obok właśnie oktawi Jana Kopeckiego, ponieważ jak, jak zauważyliście tutaj sami, te wszystkie elementy, które wytknąłem, no nie pozwalają tutaj jakościowo tak wręcz dorównać tym właśnie modelom, które są tutaj, mówię cały czas o De Agostini, powtarzam, nie mówię, nie zbaczam tu na tematy jakieś tam XO, HPI czy Mini Chumps, tylko mówię tutaj cały czas z tej kolekcji De Agostini. Ja bym ten model Celiki postawił prędzej obok modelu także Hołowczyca właśnie Subaryny 555 jeżeli chodzi o ten jakość o to wykonanie. I mimo tego że tutaj są te tarcze są te zaciski hamulców to tak żeście zauważyli za dużo tutaj moim zdaniem jest takich niedoróbek tych właśnie takich rzeczy które tak troszeczkę w ocenie ogólnej właśnie tego całego modelu no to pozostaje taki trochę niesmak że tak powiem. I tak jak mówię moja subiektywna ocena jak miałbym wystawić jak już się posługuję często gęste tą punktacją od 1 do 10 to ja bym temu modelowi nawet tak wystawił 8 takie yy, takie nawet 8 plus, a to tylko dlatego, że jeszcze zwrócę uwagę polska załoga polski ride, co się naprawdę bardzo bardzo rzadko zdarza jest to wręcz promid jak nie procent yy, w całej kolekcji D'Agostini jest to taki też miły akcent ale nie nazywałbym go tak <laughs> z taką śmiałością Modelem premium, ponieważ na model premium to raczej nie zasługuje. Dobrze, żeby już nie przedłużać, zapraszam Was jeszcze do swoich szorców, których już się tam troszeczkę namnożyło. Jeżeli ktoś by chciał zobaczyć któryś model z mojej kolekcji, to właśnie za pomocą tych szorców bezpośrednio pisać tam w komentarzach, żebym pokazał, a na pewno się ustosunkuje. Jeżeli się recenzja podobała, no to wiadomo, łapka w górę. Jeżeli się nie podobała to jest łapka w dół. Jeżeli tam jest w ogóle taka opcja, bo nawet nie zwróciłem uwagę. Subskrybować proszę z dzwoneczkiem obowiązkowo, jeżeli ktoś tego nie robi. I przypominam, że jak już się z Wami pożegnam, jak już powiem, nara, to tam jeszcze przez minutę i 25 sekund dokładnie będą lecieć fotografie tegoż to modelu zestawionego. Może też z jakąś inną celiką z mojej kolekcji, a może go nawet zestawię właśnie w bardzo podobnym, jak nie takim samym malowaniu, właśnie subaryny Hołowczyca 555. A ja się już z Wami żegnam. Do następnego nara.